Cześć! A więc dzisiaj wieczorem zabrałam się za moje zadanie z przyrody, którym było wykonanie samemu w domku jakiegoś doświadczenia bądź eksperymentu. Ja, jak już można zauważyć, zabrałam się za coś, co często obijało mi się o uszy i wydawało się być niemożliwym, a mianowicie jak pozyskać prąd z ziemniaka. Wykorzystałam do tego gwoździe cynkowe i pręciki miedziane, które posłużą jako nasza katoda i anoda, oraz kabelki, też miedziane, i wybrałam również czerwoną diodę. Jak widzicie na filmiku, do pierwszego ziemniaka po jednej stronie wbiłam gwóźdź z owiniętym na nim kabelkiem, a po drugiej pręcik również z przyczepionym kabelkiem. Każdy kabelek od pręcika łączy się z każdym następnym gwoździem. I tak aż do ostatniego ziemniaka, w którym zostanie nam pręcik z luźnym kabelkiem. I tak oto kabelek od gwoździa z pierwszego ziemniaka i kabelek z pręciku z ostatniego ziemniaka przykładamy do diody z dwóch stron, zamykając obwód elektryczny, powodując zaświecenie się diody. Ziemniak sam w sobie nie produkuje prądu elektrycznego. Zawiera jednak kwas askorbinowy. Składnik ten w połączeniu z miedzianą elektrodą i cynkiem wywołuje ruch elektronów, które zaczynają poruszać się w tę i z powrotem, wykorzystując ten naturalny produkt jako moc napędową. Zjawisko to nosi nazwę reakcji redox i pozwala na uruchomienie i zasilanie różnorodnych urządzeń elektrycznych. Według badań jeden ziemniak wystarcza na oświetlenie pokoju przez około 40 dni. Chaim Rabinowicz z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie od lat pracuje nad stworzeniem urządzenia, które pozwalałoby na wykorzystanie energii zawartej w ziemniakach. Wpadł na ten pomysł, szukając sposobu na dostarczenie energii mieszkańcom rejonów, do których nie jest doprowadzona sieć elektroenergetyczna. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę.